Chwała niech będzie naszemu Panu. Amen. Halleluja. Kochani, jest to ogromny przywilej, że mogę w tym nowym roku, u progu tego nowego roku, podzielić się Bożym Słowem. I zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko przywilej, ale również wielka odpowiedzialność, aby przekazać Słowo, które przyniosłoby zbudowanie, które by było Słowem od Pana. I ktoś kiedyś pytał się kaznodziei, jak ma głosić. I on mu taką radę dał. Głoś tak, jakbyś to miał ostatni raz czynić. Kochani, chciałbym tak dzisiaj głosić, ale zdaję sobie sprawę, że ciągle się uczymy i każdy z nas, który tutaj dzisiaj jest, przyszedł, aby się czegoś nowego nauczyć. Prawda? I ja, kochani, chciałbym już, abyśmy otworzyli Boże Słowo, a Słowo, które dzisiaj chcę się podzielić, otrzymałem ponad tydzień temu, kiedy się modliłem, przyszło jak błyskawica do mojego serca i wiedziałem, że to jest to Słowo, którym się mam dzielić. Ale pierwsze Słowo, które chciałem przeczytać, nie jest tym głównym Słowem przewodnim, które będzie mi towarzyszyć, ale jest to jak gdyby pewnego rodzaju wstęp, zapowiedź do tego, z czym chciałbym się podzielić. Jest to słowo z Księgi Amosa, z 3 rozdziału, z 7 wiersza. Cieszę się z tego, że nasze serca już mogły się przygotować na Boże Słowo, że one zostały zmiękczone przez Bożą chwałę, że mogliśmy oglądać Boga, kiedy wielbiliśmy Boga, ale wierzę, że Pan Jezus cały czas jest pośród nas. Halleluja. Amen. Chciejmy przez wiarę doświadczać Jego działania w naszym sercu. I czytamy tutaj tak. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Bardzo ciekawe słowo czytamy tutaj w tym miejscu. I to słowo przedstawia nam naturę Boga. Pokazuje nam, kim jest Bóg. Że Bóg nie jest kimś, kto zaskakuje człowieka w taki sposób, że człowiek mówi, Boże, ja o tym nie wiedziałem. Wiecie, cokolwiek Bóg czynił względem człowieka, najpierw zawsze to objawił swoim sługom, jak tutaj jest powiedziane, swoim sługom, prorokom, aby przygotować człowieka na wszelkie zmiany, które Bóg zaplanował czynić. I Bóg jest właśnie takim, który wcześniej zawsze przygotowuje człowieka na zmiany, który wcześniej zapowiada coś, że coś się zmieni, że coś Bóg planuje, żeby człowiek nie był zaskoczony, żeby człowiek nie był rozczarowany. I w zależności od tego, w jaki sposób człowiek przyjmuje tą zapowiedź, wcześniejszą zapowiedź, w zależności od tego, od postawy, jaką człowiek przyjmuje, będzie zależało, czy będzie człowiek przeżywał radość, czy będzie przeżywał rozczarowanie, czy frustrację. Pamiętamy na przykład, kiedy Bóg zaplanował, że będzie potop na ziemi, to my wiemy, że to nie było tak znienacka, prawda? Jak długo Bóg zapowiadał, że będzie potop? Ile lat budował Noe korab? Ile? 120. Nie byłem tego pewny, ale wyście mnie podpowiedzieli, także dziękuję. 120 lat. Kochani, 120 lat Bóg zapowiadał coś, że się wydarzy. I dla jednych było to bardzo długo, a dla innych było tak długo, że wręcz nie do wiary. I my wiemy, co się stało. Ci, którzy uwierzyli, a był to Noe i jego rodzina, zostali zachowani. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli, ci, którzy nie przyjęli tego, zginęli. Inne wydarzenie, o jakim czytamy w Starym Testamencie, które mi się przypomina, wydarzenie, które Bóg zapowiedział narodowi egipskiemu poprzez sen, który dał faraonowi, że będą
lata obfitości, lata tłustości i będą lata głodu. Bóg to zapowiedział poprzez Józefa. Faraon mógł się dowiedzieć, co znaczył ten jego sen. I wszyscy wiemy, że dokładnie tak jak Józef przepowiedział, tak się stało. Było 7 lat obfitości, 7 lat Bożego błogosławieństwa, mogli zbierać i dlatego, że usłuchali tego, co powiedział Józef, dlatego mogli zrobić zapasy i mogli przeżyć przez tych 7 kolejnych lat chudych, kolejnych lat głodu. A więc, kochani, to nie było tak, że nagle przyszedł okres głodu i po prostu rozpacz. Nie, Bóg zapowiedział, przygotujcie się. I czytamy tak, idąc dalej w Bożym Słowie, czytamy wiele, wiele takich przykładów. Na przykład budowa świątyni. Bóg również zapowiedział, że świątynię, którą Dawid chciał wybudować, nie wybuduje Dawid, ale wybuduje Salomon. I Dawid oczywiście przyjął to, ale można powiedzieć tak, że skoro ja tego nie wybuduję, to nic mnie to nie obchodzi. Niech sobie Salomon z tym radzi. Bo Bóg powiedział, że to Salomon wybuduje. Postawa Dawida była zupełnie inna. To był człowiek, który był odpowiedzialny. I czytamy w pierwszej księdze Kronik, w 22 wierszu, takie oto słowa. Jaka była postawa Dawida, gdy usłyszał, że Bóg pragnie świątyni. Pierwsza księga Kronik, 22 rozdział i 5 wiersz. Pomyślał bowiem Dawid, Salomon, mój syn, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Świątynia zaś, którą należy zbudować Panu, musi być okazała sławna i wspaniała dla wszystkich krajów. Ja więc muszę mu to przygotować. I przygotował to Dawid obficie przed swoją śmiercią. Kochani, Dawid był świadomy odpowiedzialności za los następnych pokoleń. I dlatego on nie był bezużyteczny, ale on chciał jak gdyby przygotować grunt dla następnego pokolenia. On zajął postawę pełną odpowiedzialności. I w ten sposób świątynia mogła być wspaniale wybudowana. Salomon już miał wiele, wiele ułatwionej pracy, ponieważ to wszystko było przygotowane wcześniej. A więc przygotował Dawid. To, co Bóg zapowiedział, Dawid postarał się, choć wiedział, że to się nie zrealizuje przez niego, ale postarał się przygotować pewien grunt, przygotować wstępne prace, przygotować drogę dla Salomona. Bóg również zapowiedział wiele innych rzeczy. Zapowiedział niewolę babilońską, że będzie ona przez 70 lat. Zapowiedział jej zakończenie. Zapowiedział, w jaki sposób mają się zachowywać ci jeńcy, którzy będą wzięci do niewoli. Bóg to wszystko zapowiedział. I wiele, wiele, wiele innych historii, które czytamy w Biblii, Bóg zawsze wcześniej zapowiedział. Dlatego jak czytałem na początku to słowo, zaiste Bóg nie czyni niczego, czego Bóg wcześniej nie zapowie. Bóg zawsze wcześniej zapowiada to, co zamierza uczynić. W końcu przejdźmy do najważniejszej rzeczy, którą Bóg zapowiedział już od pierwszej strony z karty Biblii. I to zapowiedzenie towarzyszyło przez wszystkie księgi prawie Starego Testamentu. Było to zapowiedzenie kogo? Pana Jezusa Chrystusa. To było najważniejsze zapowiedzenie. Przyjście swego Syna na świat, Jezusa Chrystusa, który miał zbawić ludzi z grzechów, który miał umrzeć i który miał wyzwolić swój lud, wyzwolić z grzechu. I kochani, dla mnie jest to niesamowite, dlatego że
zapowiedź przyjścia Pana Jezusa, tak jak powiedziałem, była zapowiedzią w wielu, wielu księgach. Już w 3 rozdziale czytamy, że przyjdzie z tej kobiety, z ciebie wyjdzie nasienie, które zetrze głowę szatanowi. I poprzez wszystkie księgi było to zapowiadane. Mesjasz, oczekiwany Zbawiciel. A więc można powiedzieć, że przez 4000 lat Bóg zapowiadał ludzkości, że przyjdzie Mesjasz. I biorąc pod uwagę długość oraz ilość zapowiedzi, należałoby spodziewać się, że ludzie będą przygotowani, aby przyjąć Mesjasza, spodziewanego Mesjasza Jezusa Chrystusa. My jednak znamy troszkę inną historię, dlatego że w Ewangelii Jana czytamy w 1 rozdziale, w 9 do 13 wiersza, może przeczytajmy ten fragment. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Kochani, 4000 lat Bóg zapowiadał, że Jezus Chrystus przyjdzie, a tylko niewielu odpowiedziało, niewielu było przygotowanych. Zanim Pan Jezus przyszedł, tuż przed przyjściem Jego, Bóg posłał również proroka, największego proroka, jak czytamy w Starym Testamencie, Jana Chrzciciela. I jak powiada ewangelista Marek, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Jan Chrzciciel miał przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa. Miał przygotować serca ludzi, aby były otwarte, aby nie były zamknięte. Głównie polegało to na wzywaniu do upamiętania, do zmienienia swojego życia, do nawrócenia się. Mimo to nie tylko niektórzy zostali przygotowani. Niektórych tylko serca były skruszone i przygotowane. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, widzimy, jak Bóg na przestrzeni czasu posyłał swoich sług, aby przygotować grunt, aby przygotować serca ludzi pod zmiany. I było to wielokrotnie w historii Kościoła. Bóg powoływał swoich sług, całe pokolenia, które odwalały kamienie milowe dla następnych pokoleń. Kiedy Kościół odszedł od wzorca, jakim były dzieje apostolskie, my znamy historię przeciągu tych 2000 lat, więc wiemy, że Bóg powoływał swoich sług, którzy byli reformatorami, którzy przynosili zmiany. Takim sługą był Luter, który przyniósł na nowo, odkopał na nowo zbawienie. Czym jest zbawienie? Że jest z łaski. Później przyszli po nim inni, Wesley. Zwracali uwagę na uświęcenie. Później odkopane zostały dary Ducha Świętego, wylanie Ducha Świętego na nowo, przeżywanie na nowo darów Ducha Świętego. A więc to, co z wiekiem było zakopywane, następne pokolenia odkopywały to. I Bóg właśnie w ten sposób przygotowywał serca na zmiany, które On chciał czynić w życiu wielu ludzi. I kochani, kiedy tak rozmyślałem nad tą historią Kościoła, nad tym, co się stało, zastanawiałem się, co dziś Bóg chce powiedzieć Kościołowi. Co dziś Bóg na dzisiaj chce powiedzieć Kościołowi. Czy chce nas Bóg przygotować na jakieś zmiany? Czy chce Bóg przygotować nas na coś, czego On oczekuje? Co Bóg dziś chce powiedzieć Kościołowi? Kochani, w zasadzie żyjemy w czasie
w dobie powszechnego dostępu do informacji, to już nie są czasy niewiedzy. One się skończyły. To nie jest tak, jak było w XVII wieku, XVIII, nawet w XIX. Czasy niewiedzy się skończyły. Dziś możemy dowiedzieć się wszystkiego. Są różne źródła, są instytucje, jest literatura, jest internet. Możemy poprzez dzisiaj internet przenieść się na nabożeństwo do Ameryki. Możemy uczestniczyć na nabożeństwie w Afryce, w Azji. Niesamowite nowości technologiczne, które pozwalają nam sięgnąć do takich źródeł, których nasi poprzednicy mogli tylko marzyć. A więc jesteśmy pokoleniem z największą spuścizną poprzednich pokoleń. Możemy sięgać do źródeł życia naszych poprzedników. Możemy studiować historię przebudzeń. Możemy analizować dokładnie dziedzictwo, które otrzymywali, które przeżywali nasi dziadkowie, nasi ojcowie, pradziadkowie. Mamy taką możliwość. A więc jesteśmy pokoleniem, można powiedzieć, najbardziej uprzywilejowanym, ale też wydaje mi się, że pokoleniem, od którego Bóg najwięcej będzie żądał odpowiedzialności. Dlatego, że tak jak powiedziałem, czasy niewiedzy się skończyły. Jeżeli tylko chcemy, możemy się dowiedzieć wszystkiego. Jeżeli tylko chcemy, możemy znaleźć to, czego potrzebujemy, tak jak powiedziałem. Mamy tysiące kazań w internecie. Mamy tysiące różnych rzeczy, które możemy, o które możemy sięgnąć. Mamy Biblię przetłumaczoną na wiele, wiele tłumaczeń. Mamy wiele komentarzy. Jeżeli tylko chcemy, możemy to wszystko mieć w zasięgu ręki. Możemy przeżywać również te rzeczy, które przeżywali nasi przodkowie, jeśli tylko chcemy. I pytanie pojawia się, tak, rzeczywiście, przodkowie, nasi dziadkowie, nasi ojcowie mieli ogromne dziedzictwo i oni żyli tym, co wypracowali, co przeżyli. Ale pytanie pojawia się następujące. Co my, jako nasze pokolenie, przygotowujemy dla następnego pokolenia? Jakie dziedzictwo zostawimy po sobie? To jest najważniejsze pytanie. Jakie dziedzictwo pozostawimy następnym pokoleniom? Dlatego mówię to, ponieważ my możemy się chlubić tym, że mamy tak wielkie dziedzictwo naszych ojców, praojców. To jest nasze dziedzictwo. Ale dopóty to dziedzictwo nie stanie się naszym dziedzictwem, dopóty nie mamy nic do zaoferowania następnym pokoleniom. I kochani, to, co dzisiaj chciałem zwrócić, na co chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, że dziś w świecie młodzież, która się rodzi, która się wychowuje, tak bardzo łatwo otrzymuje pewne dobra materialne. Ja widzę to na własnych oczach. Widziałem to 20-25 lat temu, gdy byłem w Anglii. Tam młodzież już sobie pozwalała na samochody, na pewne dobra materialne. Dzisiaj u nas to jest wszędzie powszechne i jest to bardzo dobre. Owszem, dzięki Bogu, że mamy błogosławieństwo materialne, że młodzi mogą już jeździć swoimi samochodami, na które mogą zapracować albo i nie zapracować. Ale z reguły jest tak, że młodzi nie doceniają sobie tego, co otrzymują. Nieraz są to całe majątki, są to domy, są to rzeczy, na które ciężko pracowali ojcowie. I często jest tak, że to młode pokolenie dzisiaj nie docenia sobie tego, co wypracowali ich ojcowie. Myślą po prostu, że im się to należy. Ale kochani,
porównałem to i przeniosłem to na grunt duchowy. Podobnie i my, wierzący, możemy usiąść wygodnie i chlubić się tym, co wypracowały nasze poprzednie pokolenia. Możemy powiedzieć, że mamy bogaty spadek, mamy bogate dziedzictwo, ale tak naprawdę nie da się przejąć dziedzictwa duchowego bez osobistego przeżycia, bez osobistego zaangażowania się. Nie wystarczy informacja, nie wystarczy świadectwo życia poprzednich pokoleń. To tylko powinno nas mobilizować, powinno nas zobowiązywać do jeszcze większej odpowiedzialności względem siebie i względem Boga. Dlatego, że jesteśmy świadkami wydarzeń, które przeżywali nasi ojcowie, nasi dziadkowie. I to powinno nas motywować do tego, żeby w naszym życiu również było dziedzictwo, które możemy przekazać następnemu pokoleniu, naszym dzieciom. Nie możemy, tak jak powiedziałem, usiąść wygodnie i chlubić się tym, co wypracowały poprzednie pokolenia. Kochani, nie to jest ważne, jaką mamy informację, ale to jest ważne, jaką mamy relację dzisiaj z Bogiem. To, jak dzisiaj my żyjemy i przeżywamy z Bogiem. Kościół w Laodycei był zadowolony z siebie. Bogaty jestem, niczego nie potrzebuję, ale prawda była całkowicie inna. Jak można być zaślepionym? Oni myśleli, że mają wszystko, a okazuje się, że nie mieli nic. Dlaczego? Bo nie było ich zaangażowania, nie było ich pasji, nie było tego oddania się, takie jakie było oddanie tych wcześniejszych pokoleń. I pytanie moje, które ciągle postawiłem na początku, jest takie, co dziś Bóg chce powiedzieć Kościołowi z tak wielką historią? Mówię o tej części Kościoła, która ma za sobą długą, długą historię. I to dotyczy również w sensie ogólnym, jak i może w naszym sensie właśnie, w sensie naszego zboru, dlatego że nasz zbór też ma swoją historię, ma swoje dziedzictwo. Około 100 lat istnieje nasz zbór na tym miejscu. Kochani, co chce Bóg dzisiaj powiedzieć? Do czego nas chce Bóg przygotować? Czy Bóg coś chce do nas powiedzieć? Wierzę, że tak. I to jest to słowo, które dzisiaj chcę przekazać dla nas, dla zboru Betel w Ustroniu. Ale nie tylko. Dla wszystkich, którzy tutaj są na tym miejscu, którzy może są gośćmi, sympatykami. List do Efezjan, 5 rozdział. Jest to słowo, które właśnie usłyszałem podczas modlitwy, gdy się modliłem gdzieś 1,5 tygodnia temu. 14 werset. Może przeczytamy do 16. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Główne słowo dzisiaj, które chciałem przekazać. Obudź się, który śpisz. Bracia i siostry, to słowo może dotyczyć nas w większym lub mniejszym stopniu, ale czy jest możliwe, żeby Kościół zasnął? Czy jest możliwe, żeby Kościół zasnął? Ja nie muszę wam przytaczać wiele przykładów, ale na kartach Biblii znajdujemy wiele takich przypadków zaśnięcia. Jezus wiele razy mówił o czuwaniu w kontekście głównie Jego przyjścia. Kiedy Pan Jezus miał być ukrzyżowany, mówił do uczniów, czuwajcie, czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Uczniowie zasnęli. W innym miejscu Pan Jezus powiada, baczcie, aby serca wasze nie były obciążone wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt, aby dzień was ów nie zaskoczył. Przyjdzie bowiem niby sidło na cały świat. Módlcie się więc cały czas, abyście uszli przed tym wszystkim, co ma przyjść. A więc wezwanie do czujności. Jeżeli nie będziemy się modlić, to na pewno zaśniemy.
Apostoł Paweł do Tesaloniczan w 5 rozdziale, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 6 wierszu powiada: przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Gdyby apostoł Paweł powiedział, że wam to nie grozi, bo wy należycie do światłości, do światła, jesteście z Jezusem, nie musicie już czuwać, ponieważ jesteście przeniesieni z królestwa ciemności do światłości, nie zagraża wam żadna ciemność, nie zagraża wam żadne zaśnięcie, to apostoł Paweł nie dałby takiego apelu: przeto nie śpijmy, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czy grozi Kościołowi brak trzeźwości i czuwania? Amen? Amen, grozi. Kochani, nawet wszystkie panny zasnęły. Wszystkie panny zasnęły. Tylko problem był w tym, że te głupie zasnęły dużo wcześniej niż te mądre. I dlatego nie były gotowe. Te głupie zasnęły dużo wcześniej. Bóg mówi dziś: nie śpijmy. Nadchodzi oblubienica, oblubieniec. Nie śpijmy, bo nadchodzi oblubieniec, bracia i siostry. Zanim jednak Jezus przyjdzie i weźmie swoją oblubienicę, w Bożym Słowie jest taka obietnica, że oblubienica się przygotowała. I to bym chciał dzisiaj podkreślić tak bardzo mocno. Abyśmy się przygotowali na spotkanie z naszym oblubieńcem. Objawienie Jana 19:6-9. Czytamy o tym właśnie. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Kochani, oblubienica przygotowała się. Czym jest przygotowanie? Czym jest przygotowanie? Efezjan w 5 rozdziale apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus przyjdzie również po oblubienicę, po Kościół. I tutaj mówi o tym, że On przyjdzie po taki Kościół, który będzie przysposobiony, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. A więc przyjdzie Pan Jezus po oblubienicę, która ma płaszcz sprawiedliwości, która jest usprawiedliwiona, która jest oczyszczona, która jest bez zmazy, bez skazy, która nie żyje w grzechu, która chodzi w czujności, pilnuje swoich szat. Ale w tym innym fragmencie czytaliśmy w objawieniu, że Pan Jezus również przyjdzie po taką oblubienicę, która ma czysty, lśniący bisior, a to oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Sprawiedliwe uczynki świętych. I tu jest to, inaczej mówiąc, oddanie się w służbę poświęcenia. Najpierw usprawiedliwienie, oczyszczenie, ale również oddanie się w służbę poświęcenia. Tego oczekuje od nas Bóg, abyśmy byli tymi, którzy są gotowi Jemu służyć, w służbie poświęcenia. Obudzenie się, tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan, obudź się, który śpisz. To jest przede wszystkim zobaczenie swego stanu duchowego w świetle Bożej obecności, w świetle Bożego Słowa. Następnie jest to oczyszczenie. Kiedy zobaczymy swój stan, wtedy doznajemy oczyszczenia. Prosimy Pana, aby Bóg oczyścił nasze i wyprał nasze szaty. Potem doświadczamy przebaczenie, doświadczamy ogromną radość i wdzięczność, że Pan zdjął z nas te brudy. I ta wdzięczność za to, że Pan zdjął z mojego życia brudy, sprawia, że Pan jest przed moimi oczyma,
że Pan jest źródłem mojej chwały i uwielbienia, że Pan jest centrum mojego zainteresowania, że pragnę Jego chwalić, Jego wywyższać. Dostaję wzrok, który jest skupiony na Panie. Dlatego jest powiedziane, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje Ci Pan. Świadomość tego, co dla nas uczynił Pan, oczyszczenie z naszych grzechów sprawia, że Pan staje się dla nas najcenniejszy, ponieważ wiedzieliśmy, że nikt nie może nas wyrwać z naszych grzechów i win, jak właśnie Pan. Dostajemy wzrok, który jest skierowany na Pana i widzimy Pana przed oczyma swoimi, ale również dostajemy wzrok samego Pana. To jest druga rzecz, która się dzieje w momencie, kiedy doznajemy obudzenia się. Nie tylko, że nasz wzrok jest skierowany na Pana, ale również dostajemy sam wzrok naszego Pana. Ten wzrok, który Bóg chce, abyśmy wzrokiem Jezusa Chrystusa patrzyli na ten świat, ginący świat. Doznajemy tego wzroku od Pana i z Jego oczami zaczynamy patrzeć na ten ginący świat. To jest spotkanie z żywym, realnym Bogiem. Kiedy doznajemy spotkania z Jezusem, Jezus jest w centrum. Jezus jest przed naszymi oczami. Powstajemy z martwych do życia. Tak samo jest, kiedy doznajemy oczyszczenia, kiedy potrzebujemy tego oczyszczenia. Jezus na nowo staje się centrum, ale na nowo również otrzymujemy wzrok, który jest wzrokiem samego Pana Jezusa Chrystusa. Otrzymujemy w tym samym momencie zadanie, brzemię do spełnienia. To powołanie, które On nam daje, jest jak DNA. To jest tak, jak dziecko się rodzi i ono przejmuje cechy swoich rodziców. Tak człowiek, który zawiera tą bliską relację z Bogiem, otrzymuje powołanie, które jest jak gdyby wpisane w jego życie, tak jak DNA. Jak kod pewien genetyczny. Każdy z nas otrzymuje w tej chwili unikalne powołanie. I tym powołaniem jest to brzemię, które jest w sercu Jezusa Chrystusa. To pragnienie, aby ogień przebudzenia, aby ogień łaski i miłości Bożej mógł się rozlewać na innych, na cały świat. I apostoł Paweł, kiedy przeżył spotkanie z Jezusem Chrystusem, on od razu w sercu miał to brzemię od Pana. Nie tylko, że został usprawiedliwiony, że czuł się wspaniale, komfortowo, że już diabeł nie mógł go więcej męczyć, oskarżać, wypominać mu. On wiedział, że jeżeli diabeł mu będzie przypominał, to apostoł Paweł powiedział, moje grzechy są wszystkie w oceanie, a tam jest taki znak, zakaz łowienia. Kochani, czy już wszyscy przeżyliście to, że jest zakaz łowienia nad twoją przeszłością? Czy ciągle pozwalasz diabłu, aby grzebał w twojej przeszłości? Apostoł Paweł dokładnie wiedział, że to jest za nim. Zapominając to, co jest za nami, a zdążając do tego, co jest przed nami. Zapominając wszystkie grzechy, które zostały poczynione. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, zrobił taki kawał jednemu koledze i mówi, wiesz co? On był takim jakimś znaną osobą i mówi, wiesz co? Wszystko się wydało. Wiecie, co ten gościu zrobił? On mu nie powiedział w ogóle żadnych szczegółów, tylko powiedział, wszystko się wydało. Nie wiem, czy popełnił samobójstwo, czy po prostu wyjechał na drugi koniec kraju. Tak się zaczął bać o swoje życie. I takie mam pytanie do ciebie, siostro, drogi bracie. Czy są rzeczy w twoim życiu, które nie chciałbyś, żeby się ktokolwiek dowiedział, bo nie masz przebaczonych grzechów, bo nie masz rzeczy, które zostały już dawno załatwione? Kochani, ja przeżywam to bardzo mocno, dlatego że zdaję sobie sprawę, że mogą być wśród nas osoby, które trapią się swoją przeszłością,
Trapią się swoimi dawnymi grzechami popełnionymi. Wiecie, każdy z nas ma różną przeszłość, ale ja wam powiem, że ja nie mam żadnego grzechu, o którym by nie wiedziała moja żona z przeszłości. Dobrze jest mieć czasem jakiegoś duszpasterza, przed którym możesz wylać swoje serce. Jeśli nie masz żony, nie masz męża, dobrze jest, jeżeli masz kogoś, przed którym możesz otwierać swoje serce i powiedzieć, wiesz, taki miałem problem i nawet trudno mi było wziąć przebaczenie, ale dopóty nie wyznałem tego przed tobą, dopóty nie czułem ciągle jak gdyby ten ciężar. Trudno mi było uwierzyć, że Bóg mi tak po prostu przebaczył. Ja również miałem w życiu takie sytuacje, że nawet musiałem do pastora iść, ponieważ miałem rzeczy, które mnie obciążały. A chciałem, żeby to ktoś usłyszał. I wiem, że w niebie i już teraz nie wspomina Bóg tych grzechów naszych, że to jest wszystko utopione. Ale wyobrażam sobie piekło. Wiecie, co tam będzie? Tam będzie straszna udręka, tak jak jest powiedziane. Ale to właśnie ten obraz mi teraz przyszedł, kiedy tutaj żeśmy uwielbiali Boga. Wyobrażam sobie, że w piekle ten, który jest potępiony, nieraz ludzie decydują się na samobójstwo i ostatnio właśnie słyszałem, że w Ustroniu młody człowiek popełnił samobójstwo. Nie do uwierzenia, dlatego że wydaje mi się, przynajmniej zewnętrznie, bardzo mu się powodziło. I ludziom się wydaje, że jak popełnią samobójstwo, to jest wszystko rozwiązane. To wszystkie ich problemy, to, co się mieli ludzie dowiedzieć, już się nie dowiedzą. Ale wiecie, jaki mi obraz przyszedł? Że tam w piekle cały tragizm będzie polegał na tym, że tam koło ciebie będzie taka tabliczka i tam będzie cały wykaz listu dłużnego, cały wykaz przewinien, za które tam się znalazłeś. I to, co chciałeś zakopać, zakryć, to będą wszyscy czytać. Przed wszystkimi to będzie wszystko otwarte tam w piekle i to będzie cię oskarżać. I tam te wszystkie grzechy cały czas będą cię trapić. Jeśli tego za życia nie pozwolisz Jezusowi zmazać Jego krwią. Halleluja. Dobrze, że mamy dzisiaj tę możliwość, że krew Jezusa Chrystusa może nas oczyścić z wszelkich naszych przewinień, że wrzuca nasze nieprawości do oceanu i postawił tam tabliczkę zakaz łowienia. Także diabeł nie ma prawa ci przypominać. Jeśli już oczyściłeś się, skorzystałeś z tej łaski, diabeł nie ma prawa ci przypominać, co było kiedyś. Halleluja. Wierzymy w to? Amen. A więc apostoł Paweł był świadomy tego, co on otrzymał. Był świadomy tego, że ma powołanie i dlatego on powiedział do pewnego króla, dlatego też nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Nie byłem nieposłuszny, ale poszedłem i to, co Bóg powiedział do mnie, zacząłem realizować w swoim życiu. Złapałem powołanie Boże. To, że On mi przebaczył, to jest jedna sprawa, ale to, że On mnie powołuje, aby być Jego kanałem Jego błogosławieństwa. Człowiek oglądający Pana jest Jego świadkiem. Wiecie, w momencie, kiedy Izajasz doznał przebaczenia, oczyszczenia, w tym samym momencie doznał czegoś jeszcze. Czego? Powołania. Pan Bóg mówi, kogo poślę? A Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. W tym samym momencie, kiedy dożył przemiany serca, oczyszczenia, w tym samym momencie Bóg od razu daje mu powołanie. A więc człowiek, który widzi Jezusa Chrystusa, otrzymuje wzrok i patrzy i widzi i podziwia Jezusa Chrystusa. Jest mu wdzięczny przez całe życie, ale również otrzymuje wzrok Jezusa Chrystusa, który jest wzrokiem pełnym współczucia dla tych, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy również w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, 17 wierszu, przeczytamy ten fragment. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu,
Przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Tak więc, gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, macie pożytek w poświęceniu. To są te szaty, miała oblubienica. Po pierwsze szaty sprawiedliwości, te wierzchnie szaty, ten płaszcz sprawiedliwości, jak powiada Izajasz, że przyobleg mnie w płaszcz sprawiedliwości, przeto się będę radował. To jest płaszcz zbawienia, płaszcz oczyszczenia, ale również jest inny płaszcz, jest to bisior, czyste szaty, lśniący bisior, to są sprawiedliwe uczynki świętych, sprawiedliwe, czyli jest to służba poświęcenia, jest to bisior, jest to służba poświęcenia. I oblubienica poświęciła się. 22 rozdział, 10 werset. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. I przeczytamy 12 werset. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. W tych dwóch wersetach, 10 i 12, jest mowa o tym, że Pan przychodzi szybko, że Pan przychodzi, że czas jest bliski. Ale ciekawe jest słowo między tymi dwoma wersetami. 11 werset. O czym on mówi? Pośrodku, między tymi dwoma wersetami, mówiące o oczekiwaniu, w jakim kontekście jest powiedziane właśnie to, że czas jest bliski? 11 werset. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. W kontekście jego przyjścia tutaj jest właśnie apel do tego, aby się oczyszczać. A w drugim liście Piotra 3,14, oczyszczać, czyli inaczej czuwać, bo każdy z nas, każdego dnia może gdzieś zabrudzić swoje, tak jak to, ja to mówię, stopy, tak jak Pan Jezus mówił podczas wieczerzy, że wyście już są czyści, chyba że wasze stopy. Dlatego, że chodzimy po tej ziemi, ścieramy się z tym światem, to nasze stopy mają właśnie kontakt z tą ziemią. Tak? I w sensie duchowym stykamy się z tym światem i niestety zabrudzamy się. Zabrudzamy się. Jakbyśmy nie chcieli, ale zabrudzamy się. I dlatego musimy się oczyszczać. Tak? I w drugi list Piotra przeczytamy 3,14. Przeto umiłowani, oczekując tego, jest tu mowa również o przyjściu Pańskim, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Oczekując tego, to jest klucz, bracia i siostry, oczekując tego. Oczekiwanie na przykład na gości, którzy są zaproszeni do naszego domu, co powoduje? Nic, leżymy sobie wygodnie, nic nie trzeba robić. No, panie, co robicie, jak macie gości? Macie w ogóle gości? Pierwsza rzecz, sprzątanie. Druga rzecz, gotowanie. Przygotowywanie, tak? Pierwsze trzeba posprzątać, a później trzeba coś ugotować, tak? Upiec. I nic więcej. Czyli trzeba się oczyścić. I trzeba być przygotowany, trzeba poświęcić, dać jakiś wysiłek z siebie, tak? Poświęcić się. Przyjście Pana jest bardzo bliskie, kochani. Niezależnie od tego, kiedy On przyjdzie, jeżeli nie ma w nas tego oczekiwania na Jego przyjście, może ono nas minąć, dlatego że czytamy, że drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A inny fragment Paweł powiada,
Teraz oczekujemy wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Kochani, my nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, ale w historii Kościoła, wszędzie tam, gdzie palił się ogień przebudzenia, tam, gdzie ludzie dbali o czystość swoich szat, tam było poświęcenie, oddawanie siebie na służbę sprawiedliwości, ale tam również głównie było oczekiwanie na przyjście Pana. I jeżeli czytamy różne przebudzenia, nawiedzenia Boże, czy to w XVII, czy w XVIII, XIX wieku, możecie za każdym razem wyczytać, że ci nasi drodzy bracia, oni byli głęboko przekonani, że przyjście Pańskie jest tuż, tuż. Wiecie dlaczego? Dlatego, że już pierwsi uczniowie Pana Jezusa byli gotowi na przyjście Pana. Oni byli pewni, że to będzie za ich czasu. Paweł powiada, skoro gorąco oczekujecie nastania Dnia Pańskiego, jakimi, że macie być w postępowaniu. Oni oczekiwali przyjścia Pana. W Tesaloniczan czytamy o tym. Oni byli przekonani, że już jest przyjście Pańskie. I jakbyśmy śledzili historię wszystkich przebudzeń, każdy z nich był szczerze przekonany, że Pan jest blisko. I o czym to dowodzi? Ano o tym, co właśnie powiedziałem. Że dlatego, że byli głodni, byli pragnący, byli pełni ognia, obudzeni byli. Człowiek, który jest obudzony, widzi Pana i pragnie Jego bliskości, pragnie, aby przyszedł. Jest przekonany, że Pan przyjdzie. I w każdym okresie, tak jak powiedziałem, było takie oczekiwanie. Żyjemy w ostatnim czasie. I niech zabrzmi w naszych sercach, obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. I są dwa sposoby na to, żeby nas obudzić. Nieraz Bóg dopuszcza trudne sytuacje, jakieś prześladowania. To powoduje, że się budzimy. Ale innym sposobem, lepszym, wydaje mi się, jest to, kiedy sami się budzimy. Kiedy sami zaczynamy mówić do siebie, obudź się duszo, nie zgadzaj się z tym, co widzisz. Bóg mówi, obudź się, to znaczy, że my mamy się obudzić, tak? Nie, że czekać, aż ktoś przyjdzie i nas klepnie po głowie i powie, obudź się, synu. Bóg mówi, obudź się. Ktoś powiedział, młody powiedział, nie czekaj, aż coś się poruszy, idź i sam coś porusz. Kochani, wierzę, że Bóg chce nas przygotować na zmiany. Tą definitywną zmianą będzie Jego powtórne przyjście, pochwycenie. Ja wierzę, że również ten rok, który jest przed nami, będzie rokiem wielu wydarzeń, które wyraźnie potwierdzą to, że Jego przyjście jest bardzo bliskie. Nie jestem żadnym prorokiem, ale czuję to głęboko wewnątrz. Nawet jeśli się nic nie wydarzy, bracia i siostry, to na pewno wierzę, że ten rok będzie rokiem przełomowym w moim życiu. Nie wiem jak w waszym. Jeśli chcecie, to też to przyjmijcie i chciejcie, aby to się dokonało. Tak bardzo się czuję przynaglony do tego, aby szukać Jego obecności. Jeszcze nigdy tak bardzo nie czułem tego jak teraz. Bracia i siostry, czuwajmy. Przygotowujmy nasze serca do czystości, do poświęcenia. I teraz, gdy byliśmy tutaj na nabożeństwie podczas uwielbienia, przyszło mi jeszcze jedno słowo, które zupełnie mi uciekło i gdzieś tylko zamigotało mi, kiedy się przygotowywałem, ale zupełnie ominąłem to słowo. Izajasz 52,1. Przeczytajmy to słowo. I to słowo wiele mi również potwierdziło i wyjaśniło. Piszę tutaj tak. Obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Oblecz się w swoją odświętną szatę.
Jeruzalem, Ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do Ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch, powstań, branko jeruzalemska, zdejmij z Twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córka syjońska. Bracia i siostry, dwa razy jest powiedziane, obudź się, przyoblecz się w swoją siłę. Co jest z tą siłą naszą? Jest powiedziane, że występny ucieka jak... wszędzie ucieka, a nie wie, że nikt go nie goni. Natomiast sprawiedliwy jest dzielny jak młody lew. Tą siłą naszą jest nasza pozycja, jaka jest w Jezusie Chrystusie. To jest nasze usprawiedliwienie, nasza czystość. To jest naszą siłą. Nie pozwolisz sobie, aby diabeł cię pognębił więcej. Nie pozwolisz sobie, żeby cię oskarżał. To jest Twoją i moją siłą, bracia i siostry. Dlatego tu jest powiedziane, przyoblec się w Twoją odświętną szatę. Dlaczego nie przyoblekasz swojej szaty? Dlaczego pozwalasz, aby diabeł z przeszłości wyciągnął stare grzechy i oskarżał Cię ciągle? Przyoblec swoją odświętną szatę, szatę sprawiedliwości. Również przyoblec tą drugą szatę, szatę poświęcenia do służby. To jest ten bisior. Sprawiedliwe uczynki świętych. Przyoblec się. To jest Twoją siłą. Twoja pozycja w Bogu. To jest Twoją siłą. Jest powiedziane, że nikt Cię nie wyrwie z tej ręki Bożej. I na sam koniec podzielę się również tym, co na modlitwie w piątek jako bracia mieliśmy możliwość usłyszeć. Było tam przekazane poselstwo, ponieważ akurat dosłownie dwie minuty wcześniej poprosiłem o długopis, teraz już wiem dlaczego, zapisywałem sobie skrzętnie. I chciałem, aby to poselstwo nie było tylko dla nas tam braci, ale również dla naszego zboru. I to poselstwo mniej więcej brzmiało tak. Oto czas żniwa. Pogoń za pieniędzmi znieczula was. Oto dzień nawiedzenia. Spocznę na każdym spragnionym, głodnym sercu, abyście poszli do innych, bo już niedługo i powołam was na niebiosa, a czas się skończy. Czas łaski i nawiedzenia ogłaszam wam. Kochani, chcielibyśmy wziąć to jako Boże Słowo dla naszych serc. Bóg ogłasza dla nas czas nawiedzenia. Spocznie na każdym spragnionym, głodnym sercu. I obyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, odpowiedzieli na Boże wezwanie. Abyśmy tym bardziej umocnili swoje powołanie, szukali Jego obecności. Modlitwa, komora. Tego najbardziej przestrzegajmy. Szukajmy Pana. Gdyż Bóg nas chce używać. Bóg chce przemieniać nasze serca. Bóg chce, abyśmy również poświęcili się w Jego służbę. Abyśmy byli przygotowani na Jego spotkanie.